Dzisiaj m.in. o zdrowym trybie życia, kreatywności i podejmowaniu nowych wyzwań porozmawiamy z Martą Kubiak. Cześć Marta! Cześć! W swoim życiu podejmujesz sporo wyzwań, uczysz aktywnie zdrowego trybu życia, prowadzisz swój profil na Instagramie, blogujesz, oprócz tego uczysz łyżwiarstwa, no i oprócz tego ciągle nieustannie się kształcisz. No i pytanie jest takie, jak udaje ci się to wszystko robić? Jak znajdujesz na to wszystko czas? Ja ten czas po prostu musiałam znaleźć, bo ja to po prostu chcę robić. Jakby nie widzę innej drogi dla siebie, wiesz, i to jest też moją pasją. To mnie strasznie jara tak kreatywnie i ja wiem, że to chcę robić, więc ten czas musiał się znaleźć. I ja też musiałam z czegoś po prostu zrezygnować. I ja zrezygnowałam, bo w czasie trwania studiów magisterskich przerwałam je. I to już dietetycznych oczywiście, bo też studiowałam już dwa kierunki wcześniej, więc przerwałam te studia i wyprowadziłam się do Warszawy i po prostu zajęłam się Hungry for Fit tak na 100%. Postawiłam wszystko na jedną kartę, bo miałam nadzieję, że się uda i mam nadzieję, że się uda, bo to jest dopiero początek drogi z tym blogowaniem i tworzeniem przepisów, więc tak znalazłam ten czas, że po prostu musiałam z czegoś zrezygnować, tak jak wiele osób, i też traktuję to jako pracę, więc mimo że na początku ten biznes, wiadomo, nie zarabia, bo trzeba w niego wkładać, to trzeba go traktować jako pracę i wydaje mi się, że ja to po prostu to robiłam i robię nadal. Obieramy bataty. O matko, ciężko się bierze. Bo ja wcześniej ogólnie za bardzo nie gotowałam. A zawsze jakoś tak mama królowała bardziej w kuchni. I po tym jak poszłam na te studia dietetyczne, to zaczęłam właśnie prowadzić ten profil na Instagramie, tylko tak bardziej jako hobby, nie jako teraz bardziej na poważnie, tylko wcześniej po prostu robiłam sobie, tak sobie robiłam, gotowałam i wstawiałam sobie te zdjęcia na Instagram. Kroimy sobie na taką kosteczkę. Problem jest taki, że ogólnie przepisów jest teraz bardzo dużo w internecie. I w ogóle, żeby się wyróżnić jakimkolwiek przepisem, to naprawdę trzeba się mocno postarać. Ale myślę, że nawet bardziej niż samym przepisem, to można też tą prezentacją się wyróżnić po prostu jakoś. No i jest taka bardzo praca twórcza, żeby w ogóle wymyślić jakiś przepis, żeby to smakowało. No właśnie, bo jakby problem jest z tym wyróżnieniem się, żeby te przepisy się nie powtarzały, bo często widać, szczególnie te takie bardziej zdrowsze przepisy, na tych wszystkich profilach bardzo często się powtarzają. A, Jarmusz. I najpierw może tą cieciorkę przełożymy sobie na blaszkę, dobra? Bo będziemy je to razem zapiekać. Także leję sobie tutaj łyżeczkę. Tak. Hop. I jeszcze paprykę. I to wszystko trzeba razem wymieszać. Może nawet rękami, ale może to zrobimy łyżką, żeby to nie było jakoś tak. Słuchajcie, no to go. Wstawiamy. Na swoim profilu piszesz tak. Pokazuję, jak osiągnąć równowagę poprzez budowanie dobrych relacji z jedzeniem. No właśnie. To jak zbudować taką dobrą relację z jedzeniem? Co to są w ogóle? Co to jest taka dobra relacja z jedzeniem? Dokładnie. Co myślę, że w ogóle pierwszym krokiem do w ogóle poprawienia swojej relacji z jedzeniem, jeżeli faktycznie jest zaburzona, to będzie zdefiniowanie jakiegoś takiego swojego problemu, który my mamy. Czyli rozłożenie go trochę na części pierwsze i zobaczenie, jaki ten problem faktycznie u nas jest. Bo tej zaburzonej relacji z jedzeniem, przy takich różnych właśnie zaburzeniach, mogą wystąpić różne problemy. Na przykład możemy, nie wiem, zajadać te emocje, czy na przykład jeść bardzo emocjonalnie. Są takie przypadki, że osoby na przykład popadają w ortoreksję, czyli po prostu bardzo liczą kalorie i odmierzają co do grama produkty na przykład. Czyli to jest już takie naprawdę bardzo zafiksowanie się na tym zdrowym życiu, to też nie jest dobra relacja z jedzeniem. Myślę, że na początku właśnie trzeba zdefiniować ten problem, jaki mamy i zacząć nad nim pracować i pracować nad naszym, zacząć pracować nad naszym myśleniem, no bo wszystko zaczyna się w głowie, prawda? Nasze kroki zaczynają się po prostu od naszego myślenia. Często jest tak, że na przykład my sobie sami nie jesteśmy w stanie pomóc i na przykład zmienić czegoś i poprawić sobie tej relacji z jedzeniem, więc często taka na przykład wizyta u psychodietetyka czy u psychologa tutaj jest niezbędna.
Ale jeżeli możemy pracować nad tym sami, to naprawdę bardzo dobrze. No i właśnie jakby co to jest ta zdrowa relacja z jedzeniem, bo ja bardzo często o tym mówię, mówię o tej równowadze i o takim balansie, żeby zachować, bo tak jak w życiu i w różnych aspektach życia, myślę, że w jedzeniu też trzeba zachować taki umiar, taki zdrowy rozsądek i po prostu równowagę właśnie. Jeszcze muszę te twarde łodyżki stąd zabrać. I tak naprawdę możemy podziałać właśnie tym zdjęciem, czy tym filmem, żeby zachęcić kogoś do zrobienia zdjęć. No bo przez ekran mu nie damy spróbować, a wiemy, jak smak jest ważny. Wy czasami, wiecie, pamiętacie jakieś smaki z dzieciństwa, czy w ogóle jakieś zapamiętujecie jakieś smaki. No a tutaj mamy trochę związane ręce, więc myślę, że przez tą fotografię i właśnie przez te takie zdjęcia, żeby je pokazać w taki najpiękniejszy, najbardziej apetyczny sposób i żeby dobrać te wszystkie barwy i fajnie to pokazać, to naprawdę jest bardzo istotne w tym przypadku. I u Ciebie na profilu są zdjęcia ze słodkości, z rogalików. Czy można to łączyć ze zdrowym żywieniem i jak nie mieć przy tym wyrzutów sumienia? W tym zdrowym podejściu według mnie chodzi o to, żeby też dać sobie pozwolenie na dobre jedzenie, czyli na to jedzenie, które my bardzo lubimy, czyli czasem na taką bardziej przetworzoną żywność, nie do końca super zdrową, fit, bo takie właśnie poluźnianie tej diety daje nam taki komfort psychiczny. Nie jesteśmy w stanie sobie odmówić wszystkiego do końca życia, prawda, jeżeli coś bardzo lubimy, a właśnie bardzo często ta fit kultura nam wmawia, że właśnie ta przetworzona żywność, właśnie słodycze są złe, tak, a warzywa i owoce są dobre. I to jest właśnie takie myślenie zero-jedynkowe, takie właśnie dobro i zło. Ale tak nie jest, jakby wiesz, jedzenie to jedzenie, po prostu mamy jedzenie bardziej przetworzone i mniej przetworzone, albo bardziej wartościowe i mniej wartościowe, bardziej kaloryczne i mniej kaloryczne, tak? Ale jest to cały czas jedzenie, więc warto na to patrzeć tak bardziej zdroworozsądkowo, a nie jak czarno na białym. Uwaga, wyleci gorące. Bierzemy i teraz bierzemy jarmuż i wykładamy. No i wkładamy z powrotem i wkładamy. Często w mediach słyszymy, że wystarczy trzymać odpowiednią dietę, żeby mieć dobrą figurę, sylwetkę. A co ty o tym sądzisz? Czy to wystarczy? Taka jedna dieta, która byłaby uniwersalna, musiałaby pasować do każdego człowieka, czyli właśnie wielu ekspertów tak mówi i osób, które myślą, że wiedzą dla nas najlepiej, często właśnie w telewizji, mówią, że jest jakaś jedna idealna dieta X, która pomoże Ci osiągnąć jakąś swoją wymarzoną sylwetkę. Ale gdyby taka jedna idealna dieta istniała, to już przecież wszyscy byśmy o niej wiedzieli i już wszyscy byśmy mieli te idealne sylwetki, prawda? Więc my jesteśmy zbyt różni, jakby każdy z nas lubi co innego, ma inne smaki, tak? Lubi inne produkty albo ich nie lubi. Mamy inną organizację w ciągu dnia, lubimy mniej lub więcej posiłków, tak? To, że mi będą pasowały trzy większe posiłki dziennie, to nie znaczy, że komuś innemu. Uwaga, zalewam. To on się musi napęcznić trochę. On napęcznieje, tak, jest taki sypki. Tam jest też trochę bulionu, żeby on nie był taki suchy na wodzie. Ja właśnie zawsze trochę dodaję takich suszonych ziół. Oj, zobacz na to. Zobacz na to. Aha. Muszę to zrobić palcem, bo inaczej tego nie zrobię. Ale nie mam. Dobra. I słuchajcie, mieszamy to. Wspomniałaś, że w zdrowym trybie życia ważne jest łączenie diety z ćwiczeniami fizycznymi. Masz jakiś złoty środek na rozpoczęcie takich nawyków? Myślę, że tutaj trzeba po prostu zacząć od zmiany naszego nastawienia, rozplanować sobie małymi krokami te zmiany i nie wszystko naraz znowu, tak? Bo to jest właśnie ten problem od poniedziałku, tak? Czyli zaczynam dietę od poniedziałku albo od jakiegoś wydarzenia, tak? Po Sylwestrze i tak dalej, i tak dalej. No i to jest taka troszeczkę pułapka, bo nie ma dobrego momentu na rozpoczęcie diety.
diety, czy tam jakiejś aktywności fizycznej, czy po prostu dbania o siebie, więc trzeba to zacząć zrobić tu i teraz i małymi krokami, tak myślę, i powoli sobie dążyć do tego celu, bo takie dawanie, jakby nakładanie na siebie za dużo na raz spowoduje, że my za chwilę po prostu to odpuścimy, bo to było za dużo dla nas i my nie chcemy tego robić, bo jest to niewygodne i jest tego za dużo po prostu. Jeszcze teraz musimy pokroić te pomidory suszone. Sobie pokroimy tak w miarę na takie kawałeczki. Mamy tą kaszę kuskus z tym bulionem. Ona chyba się już doparzyła, zobaczmy. No i jest. Jest taka sypka. Ona jest trochę doprawiona, żeby nie była taka właśnie sama taka czysta. To będzie taka na dwie osoby w jednej misce zdecydowanie. Duża porcja. Będzie chrupiące bardzo. Dobra. Hop, tak. Tą sałatkę. No i polewamy naszym sosem. Powiedz, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chce się zdrowo żyć? W sumie, jeżeli miałabym powiedzieć w kilku zdaniach, na co trzeba zwrócić uwagę, to bym powiedziała, że chyba na swoje myślenie. Bo wszystko zaczyna się w głowie, tak jak już mówiłam, i od tego się tak naprawdę wszystko zaczyna. Zmiana zaczyna się od naszego myślenia, więc od tego po prostu warto zacząć i później małymi krokami dążyć do tego zdrowszego stylu życia i po prostu dbania o siebie. Nie tylko dla swojego ciała, ale też dla swojej psychiki. I żeby po prostu być szczęśliwym. A moim gościem była Marta Kubiak.